Szanowni Państwo, witamy serdecznie na premierze spektaklu Pogórzańskie Impresje w reżyserii Tomasza Tajaka, realizowanego przez Gorlickie Centrum Kultury w ramach zadania Pogórzanie Barwy Tradycji, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska, edycja 2023. Pogórzańskie Impresje to obrazy przedstawiające obrzędowość rodzinną i doroczną na pogórzańskiej wsi. Ukazują życie społeczności podporządkowane porom roku, zwyczajom i obrzędom. Symbolicznie przedstawiają troski, smutki, tęsknoty człowieka, ale także radość i zabawę. Opowiadają o życiu, podróży niekiedy trudnej, jakże jednak pięknej. Ogień przed nie, nas czym nie, na granicę.
Nie kochała, oj, oj, oj.
sito, co przeleci jare zyto. A jak jest to dobre sito, co patrzy cieszyćkie na to. Idźcie, idźcie w obłudnice naszych wiązków zazdrośnice. Podliście i zazdrościły, a zeście ją zaczepiły.
Idziemy, idziemy, o!
Thank you.
Szanowni Państwo, niech mi będzie wolno podziękować Regionalnemu Zespołowi Tanecznemu Pogórzanie, Grupie Teatralnej Otwarte Drzwi, dzieciakom i wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w tym projekcie, w tym spektaklu, w tym przedstawieniu. Dziękuję Wam serdecznie za to, że zabraliście nas do swojego domu, że zgromadziliście nas przy tym stole, że opowiedzieliście nam o życiu. O życiu pięknym, niekiedy trudnym, niekiedy smutnym, ale jakże pięknym. Dziękujemy Wam za ten dom, do którego nas zabraliście. I pozwólcie, że sparafrazuję słowa poetki, bo kiedy mówię dom, nie chodzi mi o ściany, nie chodzi mi o kanapę, nie chodzi mi o dywan pod kolor kanapy, chodzi mi o coś więcej. Dziękuję Wam za to. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, pozwólcie, że zaproszę na scenę Tomasza Tajaka, który jest reżyserem spektaklu, autorem scenografii, autorem scenariusza. Wielkie brawa także dla Tomasza. Panie Tomku, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie, z którego mogliśmy skorzystać. Dziękuję serdecznie Państwu za to, że jesteście z nami, za to, że kibicujecie tym naszym poczynaniom. Bardzo, bardzo wielkie brawa należą się także Państwu. Szanowni Państwo, ja pragnę, przepraszam, że właśnie w takiej kolejności, ale pragnę zaprosić na scenę gospodarza tego miejsca, pana dyrektora Andrzeja Zarycha, bez którego pomocy nie udałoby się to, czego dzisiaj byliśmy świadkami. Panie dyrektorze, pragnę z całego serca podziękować panu dyrektorowi i całemu zespołowi Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu za gościnne przyjęcie, za otwarte serce, za to, że kiedy Gorlickie Centrum Kultury, kiedy zwracamy się o jakąś pomoc, bo jesteście dla nas wielkim, wielkim wzorem, to za każdym razem na tę pomoc możemy liczyć. Możemy liczyć na otwarte drzwi, możemy liczyć na otwarte serce. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście, że pan dyrektor zasłużył wiele, wiele razy. Dziękuję z całego serca. Szanowni Państwo, każdy spektakl, każde przedstawienie kończymy właśnie w ten sposób, że artyści dostają kosz kwiatów, więc poczułem się w obowiązku podziękować wspaniale, wspaniale po prostu to, co robiliście, robiliście tu na scenie. Niesamowite to było dla mnie. Dziękuję Wam bardzo. Jeszcze myślę, że oklaski się nie mogą. A dla najmłodszych artystów mamy coś słodkiego. Myślę, że to coś słodkiego będzie im smakowało. Rodzice wybaczą, że troszkę wtrącamy się do diety. Słuchajcie, aniołki, to dla Was.
my zawsze chętnie otwieramy scenę dla was. Zapraszamy, kiedy tylko chcecie, ile razy chcecie, bo dostarczyliście nam przeżyć niezwykłych. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, my chętnie korzystamy z tej sceny. Nasze dzieciaki, nie tylko dzieciaki, były na niej wielokrotnie i za każdym razem jesteśmy bardzo, bardzo zachwyceni i bardzo ciepło przyjęci. Dziękuję za to. Panie dyrektorze, niech mi będzie wolno jeszcze podziękować w naszym imieniu pracownikom Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, a szczególnie dwóm paniom, które są takimi dobrymi duchami i zawsze nam pomagają. Jest to pani Małgorzata Mikulska i pani Edyta Wiza. Jest pani Małgosia. Pozwolę sobie teraz jeszcze, dziękuję bardzo serdecznie panu dyrektorowi, dziękuję paniom i myślę, że na zakończenie, bo jest to zwieńczenie i spektaklu, ale także pewnego przedsięwzięcia, które zatytułowane było Poburzanie barwy tradycji. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Dominice Tarak. Zastępcy dyrektora Gorlickiego Centrum Kultury, bo dzięki Dominice możemy przeżywać to wszystko. To Dominika jest pomysłodawcą całego zadania, całego projektu. Jest jego realizatorem, koordynatorem, promotorem, ma wiele, wiele funkcji i wszystkie je spełnia wspaniale. Bez Dominiki, bez tego pomysłu, który pojawił się, narodził się rok temu, nie moglibyśmy się dzisiaj spotkać. Dominiko, bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję. Szanowni Państwo, Regionalny Zespół Taneczny, Pogórzanie, kapela Pogórzanie, grupa teatralna Otwarte Drzwi, dzieciaki, z grupy być może i nie tylko zaproszeni goście Tomasz Tajak, Dominika. Cała załoga Gorlickiego Centrum Kultury i Małopolskiego Centrum Kultury Sokół. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i wielkie brawa dla wszystkich. Dziękuję bardzo.